Sponsorem programu są Młyny Zbożowe Żabczyńscy, producent mąki Tota. Tota, dobra mąka. Przyszliśmy jak co roku do tej kolegiaty, aby podziękować Bogu za wszelkie dobro, które uczynił w minionym roku dla członków Solidarności, ale również przyszliśmy ze swoimi związkowymi sztandarami, aby pokłonić się Bogu za wszelkie dobro, jakie dokonało się w tych 20 latach istnienia Solidarności. Pragnę gorąco powitać wszystkich, którym bliskie są ideały Solidarności. Tych, którzy je 20 lat temu tworzyli i tych, którzy starali się je realizować dziś. Starają się je realizować dziś. Chciałbym, by dzisiejsza uroczystość skłoniła nas do głębszych refleksji nad minionymi 20 latami. Wspomnijmy te dni wielkiej wspólnoty, jedności Polaków, gdy Solidarność rodziła się, gdy tworzyliśmy jej pierwsze struktury, gdy wołaliśmy, nie ma wolności bez Solidarności. Ale spróbujmy też zastanowić się nad tym, czym jest Solidarność dzisiaj. Solidarność, jak wielokrotnie przypomina nam Ojciec Święty, wyrosła z ewangelicznego wezwania, jeden drugiego brzemiona nosi. Mija 20 lat od sierpnia 1980 roku. To szczególnie ważne i wyjątkowe wydarzenie w najnowszych dziejach naszej ojczyzny i Europy. Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić 20. rocznicę powstania Solidarności. Od chwili powstania Solidarność przyjmuje na siebie rolę zasadniczego wyraziciela dążeń społecznych. Staje się promotorem wielkich zmian zmierzających do upodmiotowienia społeczeństwa. Staje do walki o wspólne dobro całego narodu i ojczyzny. Walka ta została historycznie udokumentowana przez porozumienia gdańskie. Były one wyrazem świadomości ludzi pracy i ich roli wobec całego ładu społeczno-moralnego na polskiej ziemi. Dla mnie Solidarność to jest jakiś znacznik dziejowy. To jest idea, która powstała żywiołowo w środowisku pracy, ludzi pracy, którzy w Gdańsku pierwsi w tym środowisku jakby pokazali światu. I same ten, jakby powiedzieć, odruch sumienia jakiegoś robotniczego, nazwany Solidarnością. A napisał to słowo zwykły robotnik w czasie strajku na płocie. Te korzenione litery obiegły świat cały. A co znaczyły? Znaczyły wolę narodu, która chciała się upomnieć o wolność pełną. Ziemię mieć własną i możliwości życia, wolność życia. I tu trzeba podkreślić właśnie co? W tym bardzo wielką bazę do pracy, bo praca
człowieka, jego rąk i umysłu, to jest największy majątek narodowy. Młodzi ludzie mają w tej chwili parę rzeczy, których my młodzi nie mieliśmy. Jest otwarty przed nimi świat, wolność prasy, wolność przepływu informacji. Nie ma prawie granic. Internet, kontakt z całym światem. No ciężko im w tej chwili mówić i bardzo przywiązywać się do idei, które są bardzo dla nas ważne. Ale ludzie, którzy, czyli młodzi ludzie, którzy są wychowani w domu patriotycznym, religijnym, katolickim, w którym rozmawia się o współczesnej historii, to na pewno prędzej czy później będą gdzieś blisko Solidarności. Nie wszyscy muszą być członkami. Ważne, żeby mieli w sercu ideę Solidarności. Myślę, że Solidarność tamta była bardziej, to nasz taka wspólnota łączyła nas. Jeden za drugim się wstawiał wszędzie, gdzie tylko było można. Teraz, w dzisiejszych czasach, Solidarność jest oparta więcej na profesjonalizmie, gdzie każdy działacz powinien przejść szkolenia i takie my te szkolenia organizujemy, żeby wiedzieć, jak negocjować z pracodawcą, co poruszać, co można, z czego nie można ustąpić. I myślę, że między innymi to jest ta różnica, że teraz Solidarność jest oparta więcej na profesjonalizmie. Patrząc telewizję, czytając gazety, to tylko w partiach prawicowych, centroprawicowych jest możliwa krytyka drugiej osoby z partii, czy drugiej partii, czy kogoś, kto źle postępuje, a komuś się wydaje, że jest inaczej. Jeśli chodzi o SLD, nie ma tam żadnej krytyki. Jest to ta sama partia, która była 20, 30, 40 lat temu. Typowa PZPR-owska struktura zhierarchizowana, w której reguły demokratyczne się nie liczą. Sponsorem programu są Młyny Zbożowe Żabczyńscy, producent mąki Tota. Tota, dobra mąka.